W zeszłą sobotę, 19 marca, hala Ostrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wypełniła się ferią bar wirującą we wszelkich rytmach. Tak oto wyglądał ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Burmistrza Ostródy. Sobotni konkurs był dla organizatora, klubu sportowego Focus, wyjątkowy, ponieważ zbiegł się z jubileuszem 10-lecia istnienia klubu. Rewelacyjna impreza. Ja tu w tym miejscu chciałem bardzo podziękować rodzicom klubu Focus Ostróda, który tak się zaangażował, żeby tak piękny turniej zorganizować. Naprawdę jestem rodzicom bardzo wdzięczny za pomoc, bo się taniec w Ostródzie bardzo ładnie rozwija i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze więcej par z Ostródy za rok. Mamy przyjemność w Ostródzie zorganizować 10-lecie klubu. Mieliśmy tutaj, jak zobaczyliśmy tą salę, zakochaliśmy się w tej sali. Jest przepiękna sala, która niesamowitą atmosferę potrafi zebrać. Ludzie bardzo spontanicznie reagują, więc nam to bardzo odpowiada. Po raz jesteśmy tutaj, jak się nie mylę, po raz szósty. W tańcu, jak we wszystkich innych dziedzinach, aby sięgnąć po laury zwycięstwa, trzeba się dyscyplinie oddać bez reszty. I wcześniej, tym lepiej. Tańczę tak naprawdę odkąd byłem w przedszkolu. Rodzice mnie do tego namówili, bo gdyby nie oni, to nie wiem, czy teraz byłbym tancerzem tak jak teraz. To rodzice, dzięki nim zapisałem się na tańce i myślę sobie, spodobało mi się to. No i tak aż do teraz tańczę i ćwiczę. Ja chciałam tańczyć od zawsze, ale nie miałam okazji i znalazł się właśnie partner. No i tak wyszło, że tańczę teraz. Z nim od już chyba trzeci rok, czy czwarty tańczymy razem. Prawie. Młodzi duchem stanęli w szranki, ponieważ konkurs obejmował także Grand Prix Polski seniorów Ekstraklasa FTS. Taniec jednak to nie tylko konkursy i medale, ale także rekreacja, a przede wszystkim dobra zabawa. A tak jak wiemy, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Mamy ambicje do tego, żeby się świetnie bawić razem z naszymi koleżankami i kolegami, wspólnie świetnie się bawić. O żadnych medalach i zaszczytach nie myślimy. Najważniejszy jest taniec. Poza rzecz jasna tancerzami, zapowiedzianą gwiazdą była Iwona Szymańska-Pawlowicz, która jak zawsze odziana w dostojną czerń, prowadziła galę finałową. Choć był to drugi raz, gdy znana jurorka została zaangażowana w odbywający się w Ostródzie konkurs, to Ostródę zna nie od wczoraj. Ja urodziłam się i mieszkam cały czas w Olsztynie, więc w Ostródzie nie ukrywam, że bardzo często bywam, bardzo często przejeżdżam. Ostródę bardzo lubię, bardzo kocham, bo to jest naprawdę piękne miasto. Nawet tutaj swojego czasu miałam też rodzinę, także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich w Ostródzie pozdrawiam, bo ja czuję to miasto. No mieszkam tak naprawdę niedaleko Państwa. Wszystkim, którzy przegapili sobotni konkurs, pozostaje czekać rok do następnej edycji. Na sam taniec jednak czekać tak długo nie trzeba. Ponieważ jeżeli kogoś zainspirowała sobotnia gala i myśli o spróbowaniu swych sił w tańcu, to nie ma na co czekać. W końcu tańczyć można z każdym, zawsze i wszędzie. Pod warunkiem, że będzie się tańczyło sercem.